Witajcie kolekcjonerzy, ja jestem Krix, a dzisiaj odpakuję dla was grę Regalia of Men and Monarchs. Jest to polska gra, czego na dobrą sprawę nie można powiedzieć po okładce, bo raczej przywodzi nam to od razu na myśl tytuły z Japonii. I szczerze wam powiem, w momencie gdy to dostałem w ręce, faktycznie też byłem w stanie uwierzyć, że jest to tytuł japoński. Okładka, jak sami widzicie, jest naprawdę bardzo ładna, kolorowa i cała edycja jest również w takim samym klimacie przygotowana. Poza tym mamy tutaj również otwierany front, przez co od razu widzimy zawartość zestawu. Gra w dniu premiery kosztuje około, nawet niecałe 70 zł, około 65. Więc cena jest naprawdę dobra. Gra już teraz zbiera naprawdę pozytywne oceny i spory nacisk kładzie na dialogi i humor w nich. Ale dobra, nie rozgadujemy się więcej. Przechodzimy do zawartości i teraz ją właśnie wam zaprezentuję. I tak, mamy pudełko na całą zawartość. Jest tutaj również pudełko z grą, klucz aktywacyjny na platformę Steam, ładna płyta i przy okazji nasza okładka posiada na odwrocie ładną grafikę w formie, powiedzmy, takiej mapy. Dalej znajdziemy Papercrafta, możemy sobie stworzyć o taką łysą postać. Na razie nie wiem, kto to jest, ale jak zagram, to pewnie się to wszystko wyjaśni. Nie jestem fanem akurat dodawania takich rzeczy do edycji, no ale co kto lubi. Dalej znajdujemy naprawdę duży plakat na kredowym papierze. I tak, na jednej stronie mamy śliczną mapę naszej krainy. Naprawdę ładnie to wygląda. Co prawda nie ma tutaj żadnych znaczników, ale na ścianę myślę, że prezentowałoby się naprawdę fajnie. A na odwrocie znajdujemy o taką grafikę, którą możemy zobaczyć choćby na okładce. Naprawdę bardzo to ładnie wszystko wygląda. Jest to naprawdę ślicznie przygotowane. I ostatnim elementem jest artbook. Nie jest on specjalnie gruby, jeśli dobrze pamiętam, około 30 stron, ale również na kredowym papierze. Ładnie nam światło odbija okładka i wam pokażę parę przykładowych stron. Przy okazji warto dodać, że gra nie jest w polskiej lokalizacji, przynajmniej pełnej, mamy tylko napisy, dialogi są po angielsku. I tak, mamy tutaj szkice jakieś koncepcyjne. Kto przygotował właśnie grafiki i jak widzicie mamy tutaj nasze postaci. Jest Kai, Gwendolyn. Rysunki są naprawdę prześliczne, bardzo podoba mi się ten styl i u nas na dobrą sprawę raczej niespotykany, żeby w naszych produkcjach były właśnie grafiki inspirowane japońską mangą czy anime. I są tutaj naprawdę bardzo ładne. Na dobrą sprawę fajnie byłoby coś takiego dostać w pełnym wymiarze, jako pełnoprawny, duży artbook, bo na pewno byłoby co pooglądać. I dobra, to tyle jeśli chodzi o ten zestaw premium. Cena naprawdę nieduża, wydane przez CDP.pl. Gra naprawdę niezła, więc myślę, że warto się skusić dla takiego zestawu, który na dobrą sprawę kosztuje mniej jak gra w wersji Steam. Dobra, to tyle. Wy piszcie, co uważacie o tym zestawie. Może skromny, ale naprawdę ładny i bardzo fajna gra. Dobra, tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć.